Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9. Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział 28. ósmy Czy czyściec istnieje? Papież Grzegorz I w 593 roku bodaj jako pierwszy wspomniał o miejscu, gdzie dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu lub żywi ich nie wykupią z czyśćca. Koncepcja ta wywołała wiele kontrowersji, ale okazała się intratna dla Kościoła, gdyż umożliwiała pobieranie datków za odpusty imsze za zmarłych. Dlatego Sobór Florencki w 1439 roku zatwierdził dogmat o czyśćcu. Czyściec, zgodnie z encyklopedią katolicką, to, cytuję, przejściowy stan, w którym zeszłe ze świata dusze mogą pokutować za niewybaczone grzechy, dopóki nie dostąpią ostatecznej nagrody. Karze czyśćcowej mogą ulżyć ofiary składane przez żywych wierzących, takie jak msze święte, modlitwy, datki oraz inne akty pobożności i dewocji. Koniec cytatu. Sobór Watykański II podtrzymał naukę o czyśćcu w oparciu o tradycję. Od najwcześniejszych czasów w kościele dobre uczynki oferowano Bogu za zbawienie grzeszników. Koniec cytatu. Katolicy teolodzy przyznają, że idea czyśćca nie pochodzi z Biblii. Kardynał Nicolas Wiseman w swoim objaśnieniu doktryn katolickich przyznał mówiąc o Biblii, że nikt, cytuję, nie znajdzie w niej ani słowa o czyśćcu. Autorzy Nowej Encyklopedii Katolickiej stwierdzili W ostatecznym rozrachunku katolicka nauka o czyśćcu opiera się na tradycji, a nie na Piśmie Świętym. Koniec cytatu. Pismo Święte uczy, postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków, rozdział 9. Słowa te zaprzeczają życiu po śmierci, a przed sądem ostatecznym. Ludzie otrzymają nagrodę lub karę przy zmartwychwstaniu, a nie po śmierci. Potwierdzają to słowa Jezusa. „Syny człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Księga Apokalipsy, rozdział 22. Skąd się wzięła idea czyśćca? Poganie ją posiadali. Była ona pochodną dualizmu, który przedostał się do chrześcijaństwa z kręgów platońskich i gnostyckich. Platon pisał, że po śmierci i sądzie jedni idą do nieba, a inni muszą najpierw, cytuję, udać się do podziemnego świata skazanych, gdzie muszą ponieść zasłużoną karę. Co ciekawe, uważał, że, cytuję, po tysiącu lat spotkają się razem, a wtedy losy rozstrzygną o ich przyszłości. Koniec cytatu. Pogląd, że grzechy można okupić własnym cierpieniem lub nabytym odpustem, kwestionuje doskonałość ofiary Chrystusa, która jest wystarczająca, aby zbawić każdego pokutującego grzesznika. Porównaj list do Tytusa, rozdział 2, wers 11 oraz pierwszy list Jana, rozdział 9, wers 9. Wiara w czyściec wspiera fałszywy pogląd, że zbawienie można osiągnąć przez ludzkie uczynki. Biblia nazywa to tajemnicą nieprawości, w przeciwieństwie do tajemnicy pobożności, która oznacza wiarę w podarowaną nam z łaski Bożej szatę doskonałej sprawiedliwości Chrystusa. Jednym z propagatorów czyśćca był zakonnik katolicki Padre Pio, który opowiadał o swoich rozmowach z duszami zmarłych i cierpieniach za dusze czyśćcowe. Twierdził, że jego klasztorną cele odwiedziło więcej duchów zmarłych niż żywych ludzi, a one dziękowały mu, że zapłacił za ich grzechy swoim cierpieniem, w wyniku czego zostały uwolnione z czyśćca i wpuszczone do nieba. Jeden z pisarzy chrześcijańskich Dave Hunt tak to skomentował. Pragnienie ojca Pio, aby cierpieć za grzeszników, to chwalebny sentyment, ale i zniewaga dla Chrystusa, który wyraźnie stwierdził, że całkowicie spłacił dług, dzięki czemu stał się naszym jedynym zbawicielem. Ojciec Pio twierdził, że przez 30 lat doświadczał cierpienia za duszę w czyśćcu, za pośrednictwem swoich stygmatów, krwawienia z dłoni, które mają być rzekomym znakiem jego współudziału w cierpieniach Chrystusa. Triumfalny okrzyk Chrystusa wykonało się, Zapowiedział, że zapłata, jakiej domagała się sprawiedliwość, została w pełni uiszczona. Jego cierpienie dobiegło końca. Teraz Jezus przebywa w niebie. Po zmartwychwstaniu posiada przemienione ciało, które już więcej nie krwawi. Twierdzenie, że mu, że krwawienie i cierpienie Jezusa kontynuują inni, dopomagając w spłaceniu długu, który Chrystus już dawno spłacił, jest herezją. Świadome odrzucenie wyraźnych nauk biblijnych sprawiło, że ojciec Pio uległ demonicznemu zwiedzeniu. Głęboko poświęcony Marii Swatimy, która go rzekomo uzdrowiła z choroby w 1959 roku, stwierdził, że miliony zmarłych dusz wzięło udział w celebrowanych przez niego mszach, zatrzymując się w jego klasztornej celi, aby podziękować mu za pomoc w ich drodze do raju. Nie były one jedynie tworem jego wyobraźni. Pio twierdził, że widział te duchy na własne oczy. Niepojęte, że człowiek ten mógł być święcie przekonany, że służy Bogu, jednocześnie utrzymując kontakt z demonami, konkluduje Dave Hunt. Doktryna o czyśćcu zniekształca charakter Boży i plan zbawienia, oparty na sprawiedliwości i ofierze Jezusa Chrystusa. Oferuje fałszywą nadzieję zbawienia za sprawą cierpienia zmarłych i ofiar składanych w ich intencji przez żywych. Możliwe, że to była przyczyna, dla której Bóg już w Starym Testamencie zakazał swoim wyznawcom udziału w praktykach obejmujących składanie ofiar zmarłym czy też za nich. Porównaj księga powtórzonego prawa, rozdział 26, wers 14. Nikt nie może nabyć zbawienia dla nas, oprócz Chrystusa, który już to uczynił. Ludzie mają złudną nadzieję, że mogą się zbawić nawet po śmierci dzięki cierpieniu, mszom ofiarom czy modlitwom za zmarłych, podczas gdy przyszłość każdego rozstrzyga się podczas życia, a po śmierci jest już tylko sąd. Kościół rzymski uczy, że możemy ulżyć bliskim w ogniu czyśćcowym, kupując w ich intencji msze święte. Marcin Luther obnażył prawdziwy motyw papiestwa pytając. Jeśli papież posiada moc, aby uwolnić człowieka z czyśćca, Czemu w imię miłości nie uwolni z niego wszystkich? Dlaczego, jeśli jest w mocy Kościoła uwolnić niektóre dusze z czyśćca za pieniądze, papież nie uwolni wszystkich z miłosierdzia? Koniec cytatu. Czy potrzebujemy odpustów? Do reformacji powstania protestanckich kościołów najbardziej przyczyniła się sprzedaż odpustów za grzechy. Najpierw Jan XXII w XIV wieku. Później papież Leon X w XVI wieku nakazali sprzedaż odpustów. Kradzież, cudzołóstwo, sodomia, kaziroctwo, a nawet zbrodnia miały swoją cenę. Nabywców nie brakowało, bo ci, którzy kupili odpust, nie byli ścigani przez władze świeckie. Leon X w XVI wieku był wielkim miłośnikiem sztuki i przepychu, jak przystało na członka rodu medyceuszy. Żył w luksusie i rozwiązłości zgodnie ze swoim mottem. Korzystajmy z pontyfikatu, skoro Bóg nas nim obdarzył. Na skutek jego rozrzutności skarbiec papieski świecił pustkami, do czego przyczyniła się budowa Bazyliki św. Piotra, przy której zatrudnił największych artystów. Papież zalecił sprzedaż odpustów, obiecując ludziom wieczne zbawienie w zamian za odpowiednią sumę. Arcybiskup Albrecht z Brandenburga skorzystał z tej okazji, aby wyjść z długów. Zapożyczył się, aby nabyć urząd arcybiskupa i papieską dyspędzę, gdyż zarządzał trzema diecezjami naraz, co było niezgodne z prawem kościelnym. Albrecht mógł zatrzymać połowę zysków. Podniósł ceny odpustów i szukał zdolnego handlarza do ich sprzedaży. Znalazł go w osobie dominikanina z Lipska, Johann Tecel. Pracował jako inkwizytor na terenie Polski i dał się poznać jako obrotny i przekonujący kaznodzieja. Dominikanin, krążąc po niemieckiej ziemi, obiecywał zbawienie każdemu, kogo było stać na zakup odpustów. Przyjmowano go z pompą, jak wysłannika nieba. Duchowni, magistrat, rzemieślnicy i wieśniacy, mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, pokornie wychodzili naprzeciw i wprowadzali go do kościoła przy biciu dzwonów. To, co głosił Johan Tecel, graniczy z bluźnierstwem, niemniej są to jego słowa. Kupujcie, kupujcie odpusty. Z każdą monetą co zadźwięczy, jedna dusza mniej w czyśćcu jęczy. Gdy tylko złoto w miejsce zadzwoni, do nieba jakaś duszyczka pogoń. Kto kupi mój odpust i złoży hołd temu oto krzyżowi, świętszemu jeszcze niż krzyż, na którym skonał Chrystus, będzie zbawiony, choćby nawet. Zgwałcił Matkę Boską. Kupujcie odpusty, świętego Piotra, kupujcie odpusty, napisał Stanisław Grzybowski w książce Marcin-Luther. Tecel stawiał przed ołtarzem Czerwony Krzyż, a pod nim szkatułę na pieniądze. Zachęcał ludzi do kupowania odpustów. Twierdził, że mogą skrócić sobie i swoim zmarłym bliskim cierpienia czyśćcowe, jeśli tylko wrzucą pieniądze do jego szkatuły i oddadzą cześć jednej z relikwii wystawionych przez arcybiskupa Alberta. Wśród tych oszukańczych przedmiotów były słoma ze stajenki, w której narodził się Jezus, cztery włosy Marii Dziewicy, czternaście kawałków z jej szat, włos z brody Chrystusa, Gwóźdź skrzyża na Golgocie oraz tysiące fragmentów kości świętych i męczenników. Biedni odchodzili z niczym, a bogaci płacili za odpust grzechów przeszłych, a nawet przyszłych. Niektórzy zaraz potem szli hulać i swawolić ze złudą pewności, że mogą grzeszyć bez konsekwencji. Bezecny proceder wywołał zgorszenie wielu duchownych, ale tylko jeden ośmielił mu się przeciwstawić. Wymagało to odwagi. Gdyż oznaczało konflikt z biskupem i papieżem, którzy mieli interes w sprzedaży odpustów i ogromną władzę. Tym duchownym był zakonnik i profesor teologii wykładający na katolickim uniwersytecie w Niemczech. Nazywał się Marcin Luther. Poświęcał każdą chwilę wolną od pracy studiowaniu Pisma Świętego. Musiał czytać na stojąco, gdyż Biblia była przytwierdzona łańcuchem do klasztornego muru. Luther wiedział, że uczy ona o zbawieniu, które jest darem dostępnym dla każdego człowieka, nawet najbiedniejszego za sprawą ofiary Jezusa Chrystusa. Wyraził sprzeciw w 95 krótkich tezach, które przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze, gdzie był księdzem. Zawarł w nich biblijną naukę o zbawieniu z łaski przez wiarę, a zarazem swój sprzeciw wobec kupczeniu odpustami przez papiestwo, które w ten sposób... Uzurpowało sobie miejsce Boga, a przy tym zaniżało skuteczność ofiary Chrystusa. Papież był wściekły z powodu mało znanego lutra, który rozpętał rewoltę przeciwko sprzedaży odpustów, co miało fatalne finansowe konsekwencje. Arcybiskup Albert zalegał ze spłatami bankowi, dlatego nie mógł pożyczyć pieniędzy, aby zapłacić papieżowi, który musiał zahamować swoje plany upiększania Watykanu. Leon X zaproponował Lutrowi kardynalski kapelusz w zamian za milczenie. Luter uznał to przekupstwo za obelgę. Odpowiedział, że porzuci swe nauki, jeśli ktoś zdementuje jego poglądy w oparciu o Biblię. Papież wysłał doktora teologii Johana von Eka, aby skompromitował Lutra w publicznej debacie. Odbyła się ona w Lipsku i trwała około trzy tygodnie. W jej następstwie Ek udał się do Rzymu, aby ostrzec papieża przed poważnymi skutkami, jakie mogą mieć nauki lutra. Otrzymał za to godność nuncjusza papieskiego. W 1520 roku papież wydał bullę, w której uznał lutra za heretyka. Marcin Luter spalił ją publicznie w Wintemberdze. W kolejnej bulli Leon X ekskomunikował go. I zobowiązał wszystkich do odmowy gościny i schronienia Lutrowi, a władcy byli zobligowani go zabić. Lutra uratowała interwencja elektora saskiego, Fryderyka Mądrego, który upozorował jego porwanie i ukrył w twierdzy w Wartburgu. Reformator przetłumaczył tam Nowy Testament na język niemiecki, co znacznie przyczyniło się do reformacji. 95 tez Marcina Lutra. Powielono w setkach egzemplarzy, które krążyły po całej Europie, wywierając ogromny wpływ na wielu myślących ludzi. Ich treść dała początek XVI-wiecznej reformacji. Przywróciła ona chrześcijaństwu wiele zagubionych w średniowieczu prawd biblijnych, w tym o zbawieniu z łaski przez wiarę. Reformacja postawiła Pismo Święte ponad tradycją i opiniami omylnych i często zaprzeczających sobie nawzajem soborów. Nauczanie o odpustach i czyśćcu ma korzenie w pogaństwie, gdzie ból, ofiary i formułki modlitewne miały pozyskiwać przychylność bogów. Kościół usankcjonował te praktyki. Pielgrzymki, biczowanie, pacierze, ofiara mszy świętej przedstawiono ludziom jako środki do skrócenia mąk czyśćcowych. Ludziom łatwiej uwierzyć, że na zbawienie trzeba zapracować, niż przyjąć je z łaski. Gdyż w tym życiu nic nie jest za darmo. Jednakże zbawienie jest darem, dlatego Jezus powiedział o niesieniu Ewangelii. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ewangelia Mateusza rozdział 10 Czerpanie zysków z Bożej łaski przez Kościół było i jest nieetyczne. Jak to się stało, że od pustej czyściec, mimo pogańskich korzeni, pozostały częścią nauczania Kościoła katolickiego? Sprzedaż odpustów oraz msze za dusze w czyśćcu cierpiące przynosiły dochód tak jak pielgrzymki do Rzymu. Dlatego papież Bonifacy VIII ogłosił rok 1300 jubileuszowym i zapowiedział w swej bulli, że wszyscy, którzy odbyli pielgrzymkę do Rzymu, otrzymają odpust. Przybyło wtedy tak wielu pielgrzymów, wzbogacając papieski skarbiec, że odtąd ogłaszano taki odpust co 50, a nawet co 25 lat. Sobór Watykański II w XX wieku poświęcił kilkanaście stron odpustom, powtarzając za soborem w trydencie z XVI wieku, że Kościół rzymsko-katolicki cytuje zaleca odpusty, praktykę korzystną dla chrześcijan i uznaną przez autorytet soborów, zachowane przez Kościół, który potępia klątwą tych, którzy uważają odpusty za bezużyteczne, albo Kościół za niemający mocy, aby nimi obdarzać. W 1994 roku ukazał się pierwszy od czasów reformacji oficjalny katechizm Kościoła Rzymskiego. Znajdziemy w nim aprobatę dla tej niebiblijnej praktyki. Cytuję. Za sprawą odpustu wierny może otrzymać odpuszczenie czasowej kary spowodowanej grzechem dla siebie czy dla dusz znajdujących się w czyśćcu. Koniec cytatu. Papiestwo nigdy nie przyznało się do błędu w sprawie odpustów. Przeciwnie Oferuje je nadal. Jan Paweł II ogłosił odpust jubileuszowy w 2000 roku dla pielgrzymów, którzy przybyli do Stolicy Apostolskiej. Około 30 milionów przybyło z tego powodu do Watykanu, zostawiając za sobą wiele gotówki. Papież Franciszek I ogłosił odpust w okresie od 30 listopada 2014 roku do 2 lutego 2016 roku dla tych, którzy w tym okresie przybędą do Watykanu, jak i dla dusz w czyśćcu. Wiara w odpusty oferuje złudną nadzieję życia wiecznego, a faktycznie okrada miliony katolików z pewności zbawienia, jaką niesie przyjęcie dobrej nowiny i życie w społeczności z Jezusem. Porównaj pierwszy list Jana rozdział piąty. W najważniejszej sprawie na ziemi, swego zbawienia, są oni zdani na Kościół zamiast na Chrystusa, który zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. List do Tytusa rozdział 3. Tony Kofi były katolik z Irlandii, słusznie zauważył. Czyściec nie przyczynia się w żaden sposób do uczczenia tego, co Chrystus osiągnął przez swą śmierć. Przeciwnie, sugeruje, że jego śmierć nie przyniosła pełnego zadośćuczynienia za nasze grzechy, dlatego nasze cierpienie w czyśćcu musi uzupełnić jego cierpienie i śmierć. Doktryna ta zaprzecza jasnej nauce Pisma Świętego i pomija zbawczą moc Krzyża Chrystusowego. Apostoł Paweł powiedział, że Jezus może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi List do Hebrajczyków, rozdział 7, wiersz 25 Skoro zaś Jezus może zbawić na zawsze każdego wierzącego, nie ma już więc potrzeby ani miejsca na czyściec Apostoł Piotr przestrzegł, że ludzkie tradycje, które zaprzeczają odkupieniu w Chrystusie, będą cechować odstępczych duchownych. I wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił. Z chciwości wykorzystywać Was będą przez zmyślone opowieści. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Drugi list Piotra, rozdział drugi. W przeciwieństwie do nauki o czyśćcu i odpustach, słowo Boże uczy, że możemy pokładać ufność w planie Bożym, a wtedy nie musimy obawiać się o swój los, gdyż krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Diana, rozdział 1. Bóg świadczy przez proroka Izajasza, że zbawienie jest za darmo z łaski dla wszystkich, którzy go pragną. Nuże Wszyscy, którzy macie pragnienie, przyjdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy. Księga Izajasza, rozdział pięćdziesiąty piąty.